No i jeszcze jeden eksperyment. To jest bardzo ciekawe. Psychologowie bardzo dużo czasu głowili się, w jaki sposób bezkrwawo wzbudzić poczucie niesprawiedliwości w swoich eksperymentach. No i nie wiedzieli, jak to zrobić. No i w końcu ktoś padł na szalony pomysł. I ten pomysł to jest idealny pomysł, jak wpędzać ludzi w poczucie totalnej niesprawiedliwości. Świat jest niesprawiedliwy, a ten eksperymentator to najbardziej niesprawiedliwy. Otóż gra w kości. Gra w kości polega na tym, bo też pewnie nie wiecie, jest jakiś kubełek, tutaj wrzucam dwie kostki, mieszam sobie, mieszam, wyrzucam, potem tam się liczy jakieś tam cyferki. Znaczy liczy się, ile tam wypadnie. No i wzięto dwie osoby, no nie, i dano im. Jednej dano kufelek, drugiej kufelek i powiedziano tak. Musicie tasować i wyrzucać i ten wygrywa, kto wyrzuci więcej. Ty możesz robić to, ile chcesz, a ty masz tylko 5 sekund, żeby tym kręcić. I ty mówisz, to niesprawiedliwe jest, 5 sekund, jak to? On może więcej czasu, lepiej wymiesza, popatrzy, chuchnie. To jest gigantyczna niesprawiedliwość, mówi ta osoba. I czuje, robiono wszelkie pomiary galwaniczne, fizjologiczne, papierołówek. Osoba ma poczucie niesprawiedliwości, bo jak my czarujemy, chuchamy, myślimy, magiczne siły wysyłamy, żeby te nasze kostki najlepiej się wyrzuciły. Znowu, to jest iluzja kontroli. I teraz nawet kiedy wiemy, że jest zupełnie obojętne, czy zrobimy raz i wyrzucimy, czy zrobimy 10 razy i wyrzucimy, to i tak każdy z nas trochę tym pomiesza, żeby się jeszcze lepiej wymieszało. Teraz przejdziemy do... No, teraz opowiadałem o... różnych deformacjach związanych z podejmowaniem decyzji. No a teraz opowiem wam o złudzeniach zmysłowych. Na przykład tutaj mamy wyraz live i większość osób chyba przyzna, że te literki są krzywe. Natomiast to jest nieprawda. Ja sam w to nie wierzę, ale jak przykładam linijkę, to jest strasznie proste. To jest potwornie proste. Jeszcze lepiej to widać tutaj. Przysięgam wam, że to nie są spirale. To są koła koncentryczne. One się nie dotykają. Największe koło i najmniejsze. Ja mam cały ekran notebooka zniszczony, bo palcem wodzę. Kiedykolwiek na to patrzę, to za każdym razem, a nuż tym razem będzie inaczej. Sprawdzam i to nie jest spirala. To są koła. Nasz mózg jest oszukiwany poprzez dobór odpowiedniego tła. Znowu, dzieje się to w sposób automatyczny. Albo tutaj. Co tu jest? Wyspa. Jaka wyspa? Do neurologa. Ktoś widzi wyspę do neurologa. Tu jest kaczka. Czy tam jakiś kogut trzyma w dziobie jakiś obiekt, jakiegoś tam człowieka małego. Tam ptaszki, mewy fruwają. Jak przewrócimy to do góry nogami, to dopiero tutaj mamy wyspę. Mamy wyspę, tu jest wieloryb, malutki, ale wieloryb. Tam są dwa drzewa, tutaj jest czółenko i jakiś tam rybak dzielnie spotyka się z wielorybem. Widzicie, ten sam obrazek, kiedy obserwowany z dwóch perspektyw, dolnej i górnej, przedstawia zupełnie odmienną treść. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W tym przypadku widać to jak na dłoni. To jakoś średnio dzisiaj wychodzi, nie wiem dlaczego. Ten efekt powinien polegać na tym, że jak się przybliżycie i odsuniecie, to te koła zaczną się kręcić w dwie przeciwne strony. Nie wiem, dzisiaj jakoś to kiepsko wychodzi. O, ale mi się zaczęło teraz... Aha, teraz wam pokażę prawdziwą psychologię. Drżyjcie teraz, bo to będzie niezwykłe. Patrzcie się tutaj, nie wolno, nie patrzcie w środek. Patrzcie się w środek, nie rozmawiajcie, nie myślcie, patrzcie w środek. A ja liczę. 1, 2... Trzeba się patrzeć przez 20 sekund. Patrzcie się w środek, bo nie będzie efektu. Cały czas wpatrujecie się, jesteście u Zygmunta Freuda na kanapce, na sofie psychoanalitycznej, I zaraz się czegoś o sobie dowiecie. Patrzcie, jeszcze za jakieś 5 sekund. A kiedy powiem już, to wyciągnięcie przed siebie swoją dłoń i się na nią popatrzycie. Ale jeszcze nie. 3, 2, 1, już. Ma się ruszać, ma płynąć jak dłoń Freddy Krugera. Jak nie wychodzi, to proszę do mnie zgłosić po wykładzie, coś spróbujemy zaradzić. To jest Salvador Dali i jego żona Gala. To jest piękna Gala, widać jej głównie pośladki. Ona się tam patrzy gdzieś w jakieś tło. Teraz zróbcie rzecz następującą. Rozmaszcie sobie ten obraz. Zróbcie, żeby był nieostry. Jak ktoś nie potrafi, to ja wam pomogę. Proszę. I co? No, co to jest? Lincoln, brawo, Abraham Lincoln. Prezydent. Jakoś widzę, że nie robię tego szczególnego wrażenia. Mi się to bardzo podoba. Dobrze, to wam się spodoba. To jest inny prezydent. Już o nim mówiłem dzisiaj. To jest zdjęcie do paszportu. A teraz jak to zdjęcie odwrócimy, to popatrzcie, zupełnie Bill Clinton przed i Bill Clinton po. Natomiast jak z powrotem zobaczycie teraz, to trudno powiedzieć, że coś się różni. Mimo iż ekspresja mimiczna tych dwóch twarzy jest totalnie odmienna. Nasz mózg posiada niezwykłą umiejętność błyskawicznego przetwarzania twarzy, ale płaci za to pewną cenę. Otóż jest sztywny. Ta twarz musi być zawsze ustawiona normalnie, nie może być przekręcona do góry nogami, bo wtedy tracimy i nie widzimy gigantycznej różnicy. No i jeszcze jedno złudzenie, tym razem złudzeniem na poziomie dotykowym. Możecie to przeprowadzić w domu. Otóż potrzebne są 3 miseczki. Do jednej nalewacie wodę bardzo zimną. Do drugiej nalewacie wodę bardzo gorącą. Tak bez przesady, ale bardzo gorącą. Do trzeciej nalewacie wodę letnią. Następnie wsadzacie jedną rękę do wody zimnej. Drugą rękę do wody ciepłej. Trzecią rękę... A potem obie ręce wyjmujecie i wsadzacie do naczynia środkowego. I zobaczycie, że jedna ręka czuje co innego, a druga co innego. Pamiętajcie, że eksperyment wyjdzie tylko wtedy, kiedy obie ręce będą należały do was. Mówiłem o złudzeniach percepcyjnych. Teraz powiem o złudzeniach związanych z percepcją społeczną. Percepcja to to, co widzimy na przykład. Percepcja społeczna to to, co myślimy o rzeczach, ludziach, obiektach, wydarzeniach, które są wokół nas. Na przykład pierwsze wrażenie. Wyobraźcie sobie, że macie siostrę. Ta siostra ma 16 lat, czyli wiadomo, że jeszcze nie jest tak doświadczona jak wy. Jest naiwna, wierzy mężczyznom. Przychodzi do niej 2 dżentelmenów i prosi, żeby wyjechała z nimi na weekend. To jest jeden dżentelmen, to jest drugi dżentelmen. A wy jesteście starszym, mądrym rodzeństwem. Rodziców nie ma, więc siostra pyta się, kogo byś mi poradziła? Kogo byście poradzili? Nikogo, no tak, dzięki. Załóżmy, że jesteście wyrozumiałą siostrą, nie jesteście zazdrosną siostrą i chcecie, żeby siostra pojechała. Kogo wybierzecie? Nieważne kogo, ja i tak wiem, że wy wiecie, którego z nich wybierzecie. A teraz ja zadam pytanie, a dlaczego? A dlaczego wybierzecie jednego chłopaka, a nie drugiego? Odpowiedź będzie prosta, bo mu dobrze z oczu patrzy. Ale teraz, co to znaczy dobrze mu z oczu patrzy? Najlepsze jest to, że my rzeczywiście jesteśmy bardzo głęboko przekonani o tym, że mamy dar wyciągania wniosków o ludziach na podstawie tego, jak wyglądają. Albo na przykład tutaj. jeżeli by zapytać się, czy ten mężczyzna to jest twardy facet, czy on stanąłby w obronie kobiety, którą kocha, czy on ciężko by pracował dla kobiety, którą kocha, czy on nie uląkłby się niebezpieczeństw, to większość osób, a szczególnie tych z długimi włosami, powie tak, tak. I ja teraz się zapytam, dlaczego? Wy powiecie, no tak czuję, tak mi intuicja podpowiada. A ja powiem, nieprawda, to nie jest intuicja. Wiecie, co to jest? To jest jego podbródek i nos. To te dwie rzeczy powodują, że my sądzimy, że jest to twardy facet. No i żeby druga część widowni też była zadowolona, proszę bardzo. Czy ta dziewczyna lubi się bawić w piątkowe wieczory? Odpowiedź jest prosta. Dlaczego? No wystarczy popatrzeć się w jej oczy, wystarczy popatrzeć się na jej usta. Wiadomo, że jak wychodzi w piątek, to nie wiadomo, kiedy wraca. I każdy twardy facet powie, ja to wiem, ja to znam z doświadczenia. Jest wysoce pewny swego sądu. Znowu, na jakiej podstawie? Na podstawie ust. Sądy społeczne. Wyobraźcie sobie, że tutaj SWPS organizuje chór szkolny i to jest nauczycielka śpiewu. Jestem przekonany, że większość mężczyzn, która w życiu by nawet nie pomyślała o jakichkolwiek śpiewach, z chęcią by tam popędziła. Dlaczego? Bo ja patrzę na tą nauczycielkę i ja widzę, że ona ma dobre podejście do ucznia. Ona skłoni mnie do tego, żebym pokochał muzykę klasyczną. Będę śpiewał pieśni chóralne, cokolwiek by to nie było. To się nazywa efekt halo. Cechy fizyczne są w sposób automatyczny, nieświadomy, interpretowane jako cechy psychiczne. Facet ma kwadratowy podbródek, to jest twardziel. Kobieta ma namiętne usta, to znaczy, że jest namiętna. Załóżmy, że nikt nie wie, że to jest Alan Iverson. No więc pytamy, czy ten koszykarz to jest dobry koszykarz, czy jest dynamiczny, czy ma dobry wyskok i tak dalej, i tak dalej. A drugą połowę pytamy, a czy ten koszykarz to jest dobry koszykarz, czy ma dobry wyskok, czy jest dynamiczny. Możecie mi nie uwierzyć, aczkolwiek teraz już mi pewnie we wszystko będziecie wierzyć. Ten koszykarz na czarno jest bardziej dynamiczny, bardziej agresywny i ma lepszy wyskok o kilka centymetrów niż ten w tym turkusowym przyodziewku. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg automatycznie kojarzy czarny kolor z agresją, z dynamiką, z siłą. I teraz możemy się naśmiewać z tego, to niemożliwe, żeby mój mózg tak łatwo dawał się uwieść jakiemuś kolorowi, ale tak jest. Dlatego Jean-Paul Sartre zawsze chodził w czarnych golfach. A tutaj to jest wiersz. Tu jest jeden wiersz, to jest drugi wiersz. Ten wiersz, o ten tutaj, jest wierszem, który jest lepszym wierszem. On jest napisany przez lepszego poetę, przez zdolniejszego poetę. Jest lepsza rytmizacja, jest... Oczywiście to są identyczne wiersze. Jest lepsza rytmizacja, bogatszy dobór słów. W ogóle widać, że w porównaniu z tym drugim człowiekiem to w ogóle nie ma o czym mówić. Charakter pisma świadczy o jakości utworu poetyckiego. Zeznania świadków. Tak samo. Jeżeli ja zapytam się, z jaką prędkością samochód roztrzaskał się o drzewo? Jedną grupę osób, które są świadkami wypadku. A drugą grupę osób zapytam się, z jaką prędkością samochód uderzył w drzewo? To możecie mi nie uwierzyć, ale jest 12 km różnicy. Ten, który się roztrzaskał, to jechał 12 km szybciej, średnio. Teraz śmiechy śmiechami, ale zobaczcie, jeżeli na przykład w interesie agencji ubezpieczeniowej jest wykazać, że klientowi nie należy się zwrot pieniędzy, dlatego że przekroczył prędkość, to jeżeli sprytnie zamanipuluje opinią świadka, a na czym polega manipulacja? Na użyciu jednego słowa. Jest to manipulacja transparentna, niewidoczna. Nikt nie widzi tutaj poza psychologiem. I dlatego w Ameryce psychologia sądowa to jest nie tylko określanie, czy ktoś był poczytalny, czy nie w trakcie popełniania zbrodni. To jest także przysłuchiwanie się, czy nie ma żadnych manipulacji językowych w trakcie na przykład rozpraw sądowych. Nie mamy na to czasu, dlatego bardzo króciutko tylko wam zasugeruję, że opowiadałem o skutkach ubocznych automatyzmów w konwencji wesołych opowieści, bo one pokazują irracjonalność człowieka. Irracjonalność człowieka to nie znaczy nielogiczność człowieka, to nie znaczy głupoty człowieka, tylko to znaczy pewną konsekwencję tego, że nasz mózg jest zautomatyzowany. Dlatego, że połączenia nerwowe wymagają takiej automatyzacji. Natomiast są poważne konsekwencje negatywne automatyzmu. Są nimi uprzedzenia i stereotypy. I to jest rzecz poważna. Nie jesteśmy w stanie tego, znaczy jest ogromnie trudno nam to kontrolować. Tylko to sugeruję. Natomiast osoby, które są tym bardziej zainteresowane i znają język angielski, mogą wejść na stronę www.yale.edu/implicit i tam są testy, które online można na sobie rozwiązywać i sprawdzać, czy na przykład macie jakieś preferencje, jakieś upodobania, o których nie zdajecie sobie sprawy nawet. To szczególnie było popularne w zeszłym roku przed wyborami prezydenckimi. Ludzie naprawdę nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, czy będą głosowali na Gora czy na Busha. Natomiast kiedy wchodzili na stronę i robili sobie testy, to tam wychodziła istotna preferencja w stosunku do jednego albo do drugiego. No dobrze. Na zakończenie pierwszej części chcę wam też powiedzieć o jeszcze innym typie prowadzenia badań nad automatyzmami. W jaki sposób automatycznie człowiek upodabnia się do swego pupila. Tutaj prowadzone są różnego typu badania. Niekiedy co śmielsi badacze starają się określić kierunek. Czy to pupil upodabnia się do człowieka, czy człowiek do pupila. Niektórzy badacze twierdzą, że nie można powiedzieć, kto to jest człowiekiem, a kto to jest pupilem, bo być może tak naprawdę szefem jest ten znacznie mniejszy, szczuplejszy. No jeszcze jeden. Widzicie, psychologia oferuje bardzo zróżnicowane formy prowadzenia badań. Przechodzę do drugiej części. Nie jesteśmy aż tak bardzo homo economicus, jakbyśmy tego pragnęli. Nam się tylko wydaje, że my tak dobrze liczymy pieniądze. Nam się tylko wydaje, że